Cześć, witajcie w pierwszym na kanale QA, czyli materiale, w którym będziemy odpowiadać na wasze pytania, które pojawiły się w komentarzach pod filmami na Facebooku. Wychodzi na to, że zdradzimy Wam dzisiaj trochę tajników naszego funkcjonowania i życia prywatnego, bo zadaliście sporo trafnych i trudnych do zwięzłego odpowiedzenia pytań. Pierwotnie w ogóle chciałem nagrać ten odcinek w naszym nowym studio, czyli mieszkaniu, do którego się mam nadzieję, do końca roku przeprowadzimy. Ale okazało się, że w zupełnie pustym pokoju bez świetlenia efekt jest tragiczny. Stąd jeszcze klasyczne okoliczności przyrody. Na niektóre pytania będzie też odpowiadać oczywiście Ewelina, ale ze względu na to, że logistycznie trudno nam się teraz zebrać z czymkolwiek w tym samym miejscu i czasie, tak żeby mieć chwilę spokoju, to będziemy pojawiać się naprzemiennie. No to co? Jedziemy! Na rozgrzewkę kilka prostszych pytań. Jaka jest moja ulubiona mechanika, karta i świat? I zaczynając od końca, będzie to pewnie rawnika, a to dlatego, że to był pierwszy set, w którym zacząłem grać na poważniej, włączając w to regularne FNM-y, qualifiery i tym podobne, a jednocześnie był to pierwszy set, przy którym zacząłem się na poważnie wgryzać w całego Magicka, w tym lore, artystów i tym podobne rzeczy. Jednocześnie słowiański klimat miasta bardzo ze mną rezonował i podobał mi się znacznie bardziej niż wcześniejsze sety kamigawy i mirrodinu, ale wtedy jeszcze nie do końca wiedziałem co dobre. Późniejsze wizyty na rawnicę trochę od tego odeszły, stawiając dużo bardziej na jakąś taką wielkomiejskość i to już mi aż tak bardzo nie leżało, natomiast myślę, że właśnie dzięki City of Guilds zostałem wtedy z MTG na dłużej. Um, a w drugiej kolejności bardzo lubię dominarie, ale to głównie dlatego, że to tutaj działa się większość rzeczy niemal od samego początku. To stąd pochodzi Yawgmoth, Urza, Teferi, Jaya, Liliana i pewnie cała masa innych bohaterów, którzy stanowią dla mnie esencję tego, czym w ogóle Lore Magica jest. Moją ulubioną mechaniką będzie pewnie Flying, bo myślę, że żadna inna umiejętność nie wygrała mi tylu gier, co właśnie ta. Natomiast jeśli chodzi o te nieco Bardziej rozbudowany, to mnie zawsze bardzo podobały się już nieco oldschoolowe mechaniki morf i flashback, bo mam wrażenie, że to one stanowią bazę dla całej masy innych ich wariantów. Spójrzcie na samo tylko Midnight Hunt. Całe to flipowanie to takie trochę morfy, a interakcje z grobem to po prostu inne warianty flashbacka. To są bardzo sprytne i kultowe bazy, z których Magic będzie jeszcze latami czerpał. Flashback lubię też dlatego, że był kluczowy w jednym z moich peddeków opartym na Dralnu i jest na jednej z moich ulubionych kart ever, czyli Think Twice. No właśnie, z tymi kartami to będzie spory problem, żeby wybrać tą naj, bo przecież jest cała masa aspektów, które można wziąć pod uwagę, patrząc na kartę: art, mechanika, flavor, sentiment, power level itd. Domyślam się, co może powiedzieć Ewelina, ale w moim przypadku wybranie tej jednej będzie zdecydowanie trudniejsze. Bardzo podobają mi się arty Seba McKinnona. Lubię postać Jai, Bolasa, Tezereta, ale chyba, jeśli miałbym wybrać ulubione karty, to kierowałbym się raczej jakąś wspólną historią. Stąd do mojego top 5 zaliczyłbym Dralnu, który, jak już mówiłem, był moim pet deckiem, kiedy jeszcze grał w standardzie. Um, drugi byłby Doran, który mając bardzo ciekawą mechanikę pomógł mi sporo wygrać w standardzie i modernie. Um, potem myślę, że Valakut, który wówczas był dla mnie takim totalnym odświeżeniem, um, no bo jak to tak, deck, który wygrywa lądem. Um, z takich świeższych rzeczy wymieniłbym pewnie Caldron Familiara, którego interakcje z piecem Niezmiennie bawi mnie od początku Eldrain i forsowałem to rozwiązanie przez ostatnie dwa lata, zarówno w standardzie historyku, mimo bana i wszystkiego innego. No i taką tą piątą, ostatnią kartą byłby pewnie Spreading Seas. Wyobraźcie sobie, że kiedy dżundy były u szczytu kariery i w zasadzie każdy grał tym samym dekiem, ja przekornie na kwalifikacje na Mistrzostwa Polski wziąłem dek oparty właśnie o Spreading Seas i Convincing Mirage, które dzięki Cascade'owi od drugiej tury wyłączały dżundowi landy, zamieniając wszystko w wyspy. Nikt się tego nie spodziewał. Ja trafiłem na 6 dżundów, zrobiłem wynik 6-0, doprowadzając przeciwników do skrajnej furii i zaapałem się na Mistrzostwa Polski. Do tej pory nie rozumiem tylko, czemu na samych Mistrzostwach Polski zdecydowałem się jednak zagrać dżundem. Co prawda Constructed poszło mi wtedy nieźle, bo 5-1 ale zawaliłem totalnie limited. W kwestii najlepszej mechaniki muszę zgodzić się z Rafałem, bo w moim odczuciu też jest nią flying. Posiadanie tej umiejętności jest właściwie moim podstawowym kryterium wyboru stworów do deku podczas shieldów, bo dają naprawdę dużą przewagę. Najbardziej lubię natomiast mechaniki pozwalające przepchnąć jak największą ilość meczów w jak najkrótszym czasie, co przydaje się podczas grania redami, czyli double strike, menace i haste. Moim ulubionym planem jest chyba Amonkhet, Szalenie podobały mi się w nim nawiązania do starożytnego Egiptu, którego jestem wielką fanką, oraz do naszego patrona Nikola Bolasa, który wreszcie odzyskał należne mu miejsce. Fabularnie natomiast najbardziej podobała mi się epicka historia zbudowana wokół War of the Spark, dodatkowo ubarwiona niesamowitym trailerem z Indienzy z połinkiem Park w tle, którym jaraliśmy się z Rafałem przez bardzo długi czas. Pierwszą moją ulubioną kartą jest Bloodbraid Elf, karta do której mam spory sentyment, ponieważ podczas moich pierwszych FNM najpierw grałam bopy, potem właśnie elfa, z którego na deser często wyskakiwał mi jeszcze Putrid Lich. Drugą taką kartą jest Lightning Bolt, bo jestem wielką fanką Redów, a nie ma chyba lepszego palenia o tak małym koszcie. Dość podobnym pytaniem, które nam zadaliście, było to o to, które naszym zdaniem dodatki były najlepsze pod względem fabuły, mechaniki i grywalności kart. I tak pod względem grywalności kart to ostatnimi czasy wszystko było zdominowane przez Throne of Eldrain. E, dawno już nie pamiętam tak dominującego dodatku. Może Kansy albo Stary Zendikar mógłby nawiązać jakąś walkę z Eldrainem za czasów, kiedy było w standardzie, ale Embercliff, Przygody, Bonecrusher i cała masa pozostałych kart totalnie zdominowały temat. E, fabularnie, mimo fatalnej książki, bardzo podobał mi się War of the Spark. Jako taka klamra spinająca wydarzenia ze wszystkich dodatków w zasadzie od Lorwynu. Pytacie się, co musiałoby się stać, żebyśmy przestali grać. Dla mnie osobiście trudnym doświadczeniem była pandemia, w związku z którą nie odbywały się żadne turnieje w realu, a jestem fanką przede wszystkim tego rodzaju grania. Także możliwe, że jeżeli tego typu eventy przestałyby istnieć, to i ja przestałabym grać. Do areny ciężko mi się niestety przekonać, mam jakiś opór przed graniem online, ale skoro mój opór do słuchania audiobooków udało mi się w końcu pokonać i obecnie słucham kilku książek w miesiącu, to może z areną będzie podobnie. Zdaliście też kilka takich powiązanych ze sobą pytań: co by musiało się stać, żebyśmy przestali grać, czy mieliśmy jakieś przerwy w graniu i tym podobne. W moim przypadku to musiałaby być jakaś skrajna sytuacja, wiecie. Wizardzi kończą wydawać grę, a Hasbro blokuje prawa własności. Inaczej myślę, że zawsze już będę gdzieś tam orbitował wokół Magicka. Trudno dzisiaj stwierdzić, jak długo będzie nas jeszcze stać na karty, i czy jak dzieci nieco urosną i wejdą w jakieś inne swoje tematy, to nadal będziemy mieli czas, ale choćby nie wiem co, to raz na jakiś czas na jakiegoś pryliska pewnie pójdziemy. A wizja wspólnego grania Grand Prix Warszawa 2077 jest. Bardzo do zrobienia i bardzo nam się uśmiecha. Co do przerw, to jasne, że takie były. Ja rzucam Magicka średnio co drugi dzień. Natomiast nie da się ukryć, że najdłuższą realną przerwą były narodziny dzieci, matura, jakieś inne tego typu pierdoły. Ale to nie tak, że totalnie się odcinałem od kart. Zawsze gdzieś tam na horyzoncie temat istniał. Pytacie się nas o przerwy w Magicu. U mnie takich pauz było kilka. Dwie związane z pojawieniem się w naszym życiu dzieci i trwająca właściwie do teraz pauza związana z Covidem, którą na szczęście niedawno przerwał event Popykers Open w Warszawie. Mam nadzieję, że jest to pierwszy krok do mojego powrotu na magicową scenę. Ile gramy w Magika? Sprawdziłem i pierwsze karty kupowałem jeszcze w 2001 roku i wkręciłem się na tyle, że zażyczyłem sobie na urodziny pudełko Deck Masters. Natomiast tak realnie z turniejami i śledzeniem gry to od Betrayers of Kamigawa, czyli można powiedzieć, że 20 lat minęło. Boję się, że część z widzów jeszcze tle nie ma. Przyznajcie się. Żeby przypomnieć sobie od jak dawna gram w MTG, musiałam przekopać się przez moją starą skrzynkę mailową, żeby odnaleźć wiadomość od Rafała z zaproszeniem na romantyczną walentynkową kolację w Paryżu. Miała ona miejsce w 2011 roku i to właśnie od tego czasu gram w karty. Pojechaliśmy wtedy z Rafem na Grand Prix w Paryżu, w którym brało udział ponad 2000 osób. Pamiętam, że zbordowałam się po którejś z gier i nie pamiętałam jakie karty włożyłam do deku, a jakie wyjęłam. Musiałam prosić Juddża o moją deklistę, co było dość żenujące. Mimo wszystko bawiłam się super, parę gier wygrałam, a przy okazji pozwiedzałam z Rafałem Paryż. Pojawiło się też trochę pytań o serię związaną z Lor. Ile zajmuje przygotowanie materiału, czy bazujemy tylko na książkach i czy mamy prompter. Otóż książki stanowią solidny fundament odcinków, natomiast nie jedyny. Są komiksy, artykuły i opowiadania publikowane przez Wizardów na przestrzeni lat w bardzo różnej formie. Kiedyś na przykład do różnych produktów dodawane były takie wkładki z historiami, takie na przykład Coldsnap i Kamigawa miały tam ukryte niemal całe opowiadania. Nie ukrywam, że dotarcie do skanów nie było proste. Kiedyś wydawano również w Stanach magazyn poświęcony MTG The Duelist, który również zawierał skrawki lore. I na przykład stąd w ogóle wiemy o niewydanej nigdy serii komiksów opowiadającej o Planeswalkers' War. Same karty też często potrafią dostarczyć jakiś istotnych detali we flavor tekstach. No, i przygotowując się do filmów, skanuję też magicową Wikipedię i fora, na których grasują jeszcze więksi szaleńcy niż ja, którzy rozkładają historię na czynniki pierwsze i to często dzięki nim. I Wayback Machine, Internet Archive, namierzam jakieś stare artykuły i treści, które normalnie już nie funkcjonują. Także to potrafi zająć nieco czasu, jeśli dodamy do tego samo czytanie książek, które. Nie są cienkie. Eee, przygotowanie nazwijmy to skryptu, nagranie i montaż to zajmuje to zdecydowanie za dużo czasu. Dużo leży od tego, jakie mam flow przy mówieniu, czy przeszkadzają nam dzieci i tym podobne czynniki. Żeby rzucić jakąś taką liczbę, to myślę, że bez gromadzenia i czytania materiałów, bo z tym różnie bywa i dzieje się na przestrzeni jakiegoś dłuższego okresu, to samo nagranie i montaż to myślę, że od 5 do 10 godzin na odcinek. A co do promptera, to nieco przekornie powiem, że tak i nie. Jeśli oglądaliście nasze starsze odcinki, to kiedyś nagrywaliśmy wyłącznie z głowy, co było mega trudne. Potem próbowaliśmy różnej maści prompterów internetowych, ale okazało się, że czytanie z nich jest trudne źle akcentujemy, dynamika jest słaba, nic nie widać, albo tekst za szybko lata. Sprzętowo trudno nam to w ogóle ogarnąć bo laptop stał gdzieś wyżej, niżej z tyłu daleko masakra. Albo w ogóle też patrzyliśmy w kamerę gdzieś obok. No, w ogóle tamte filmy były straszne i, i myślę, że jak znajdziecie parę takich odcinków, to od razu się połapiecie, które to. A profesjonalny sprzęt jest poza naszym zasięgiem, jeśli chodzi o możliwości finansowe. No, nie jestem w stanie zainwestować tych dodatkowych tysiąca iluś tam złotych, żeby to jakoś spiąć. A więc na dzień dzisiejszy korzystamy z telefonu i apki, do której wgrywam punkty i najważniejsze zdania, które chcę powiedzieć. Wiecie, jak mi się podoba jakieś stwierdzenie, to sobie zapisuje, wynotowuję i widzę na tym ekraniku tutaj małym obok, obok kamery. Natomiast myślę, że często słychać jak dukam, zaliczam powtórzenia i szyję z głowy, stąd też często pojawia się sporo cięć i różnych trendów. Pojawiło się też trochę prywatnych pytań. Kiedy się poznaliśmy? Teoretycznie chodziliśmy do tego samego gimnazjum. Tak, my jeszcze jesteśmy z ery gimnazjów, ale realnie poznaliśmy się dopiero w liceum na imprezie wspólnej znajomości. Funkcjonowaliśmy jako taka grupa znajomych, ale wiadomo, że w tym wieku hormony buzują. No i po jakimś czasie zostaliśmy parą, a 10 lat później małżeństwem, a teraz to już w ogóle jesteśmy podobno dorośli. Także znamy się bardzo długo. Ale w medzika gram dłużej. Odpowiadając na pytanie, kiedy się poznaliśmy, zaczęłam się zastanawiać, czy zeznania moje i Rafa będą spójne. Ja pamiętam, że poznaliśmy się w 2006 roku. Chodziłam wtedy do pierwszej klasy liceum, a Rafał był o klasę wyżej. Pierwszy raz zobaczyłam go, jak pisał poprawkę ze sprawdzianu z fizyki, podczas gdy ja miałam lekcję z tego przedmiotu i już wtedy wpadł mi w oko. Powiedziałam o tym mojej koleżance, która okazała się jego najlepszą przyjaciółką i poznała nas ze sobą. Najpierw się przyjaźniliśmy, a parą zostaliśmy po dwóch latach. Śmieszne jest to, że chodziliśmy także do jednego gimnazjum, ale w ogóle nie wiedzieliśmy wtedy o swoim istnieniu. W tym roku mieliśmy 13. rocznicę związku. Czym się zajmujemy zawodowo? Ja przerzucam powietrze z lewej strony na prawą w korporacji. Jestem senior analistem i zajmuję się aplikacjami wspierającymi procesy hr -owe. Generalnie, jak pyta ktoś z IT, to jestem hr a jak z HR to jestem IT. Podobno umiem mówić oboma językami, także JSony i Lucyny się ze mną rozumieją. Jestem też trzecią liną wsparcia: konfiguruję i utrzymuję systemy i biorę udział w projektach, próbując sprawić, żeby jak najmniej rzeczy się posypało. Jeżeli chodzi o życie zawodowe, to mam wielkie szczęście, bo udało mi się zrealizować moje plany i marzenia w tej kwestii. Z wykształcenia jestem psychologiem, seksuologiem, aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Zawodowo pracuję terapeutycznie z klientami dorosłymi, głównie indywidualnie, ale czasem też z parami. Jakie mamy inne zajawki? Poza Magiciem. Ja to mam ich generalnie za dużo. Strasznie dużo rzeczy mnie fascynuje i szybko i bardzo mocno wkręcam się w tematy, a potem strasznie ciężko mi z nich wyjść. Teraz bawię się w Flash and Blood, próbuję znaleźć czas na malowanie figurek z Legionu, w ogóle też uczę się latać dronem, coś tam bawię się fotografią, gram sporo w inne gry, głównie RPG. Ostatnio podobał mi się strasznie Game Deck i zacząłem nowego Pathfindera. Sporo oglądamy, teraz chcemy iść na przykład na Dune i obejrzeć serial o fundacji. Kończymy Loki'ego i Squid Games. Próbuję biegać, ale idzie mi to strasznie nieregularnie. E, myślę, że sporo czytam, chociaż połowę z tego to słucham, i, i to pewnie byłoby z grubsza tyle. Oczywiście, nie zapominając o fakcie, że mamy dwójkę dzieci, które stanowią nasze pierwsze podstawowe i praktycznie jedyne takie mocno wymagające hobby. E, no ale jakby to tak z grubsza i pewnie i tak pominąłem jeszcze z dziesięciu innych rzeczy. Pytacie się, co jeszcze lubimy robić w wolnym czasie? Ja osobiście jestem wielką fanką książek Stephena Kinga. Staram się czytać wszystko jego autorstwa, co pojawi się w księgarniach. Uwielbiam również muzykę, a moją ostatnią fascynacją są pieśni bojowe Wikingów, które jak się okazało są bardzo relaksujące. W szczególności lubię muzykę graną na żywo i już się nie mogę doczekać najbliższego koncertu kultu. Z przyjemnością oglądam też filmy i seriale. Nie zawsze szczególnie ambitne, czego Rafał nie jest w stanie zrozumieć. Jak organizujemy sobie czas na MTG? Przede wszystkim mało śpimy, korzystamy z pomocy dziadków, bardzo dużo planujemy w przód i tak realnie myślę, że na dzień dzisiejszy gramy dużo mniej niż Wam się wydaje. Owszem, zdarzają się takie tygodnie, kiedy cisnę tika, albo się do czegoś przygotowuję i wtedy gram kilka godzin dziennie, albo kilka godzin nocą, ale bywa i tak, że przez cały tydzień nie odpalam areny w ogóle i nie dotykam papieru, bo nie mam na to zwyczajnie czasu. A teraz, przez nowe mieszkanie, nie mam czasu na przykład od zupełnie odpalać streamów, bo wieczorami wybieramy meble i próbujemy się dogadać z Ikeą zamiast yy, grać. A kiedyś próbowaliśmy też nagrywać odcinki w przód, ale z tym też się nie wyrabiamy. Także fakt, że w tym roku odcinki na kanale pojawiają się tak regularnie, to w zasadzie cud. Znalezienie czasu na granie jest dla mnie dość trudne, bo mam mocno wypełniony kalendarz i dzieci, które kiedy tylko jestem w domu, nieustająco walczą o moją uwagę. Ale jeżeli w perspektywie jest jakiś fajniejszy event, to staram się przekazać dzieci pod opiekę dziadków i wyruszyć wraz z Rafałem w drogę. Czy mamy coś zgrade'owane? Nie, bo moim zdaniem karty służą do grania, a nie trzymania w szkiełku, ale to może wynikać z tego, że nie mam nic wartego zgrajdowania. I to pytanie łączy się w sumie z kolejnym, czyli jakie mamy najcenniejsze karty i czy zarabiamy na NTG? Najcenniejsze na dzień dzisiejszy, idąc za tym co pokazuje Manawold, to jakże trafnie w naszym wypadku Nicol Bolas z Legendsów, Rancor Foil z Urza Saga, Cavernsy i Fluted Strand Foil DCI rozdawany kiedyś na Mistrzostwach Polski. Natomiast całość kolekcji pokazuje mi całkiem solidne pięciocyfrowe kwoty, a to i tak mało, bo myśmy kiedyś sprzedali większość kart, w tym Force of Wheel i wszystkie fecze, Dark Confidanty, Generalnie mieliśmy kiedyś całe modern, ale potrzebowaliśmy pieniędzy, żeby kupić i umeblować to mieszkanie, w którym teraz e, e, nagrywamy. Natomiast jeśli nie jesteście sklepem albo profesjonalnymi traderami, to nigdy nie patrzcie na MTG w kategoriach zysku i inwestycji, bo realna szansa na wzbogacenie się jest raczej mała i będzie zajmować bardzo długie lata, żeby jakby procent zysku miał jakikolwiek sens. Nie jestem w stanie powiedzieć ile przez lata włożyliśmy kasy w Magica, wliczając w to turnieje, wyjazdy, karty i wszystkie powiązane tematy. Pewnie dużo za dużo. Ale biorąc pod uwagę sporo różnych wygranych i właśnie fakt sprzedania większości kolekcji w myślę całkiem niezłym momencie, wydaje mi się, że wyszliśmy na tym nadal całkiem nieźle, ale na pewno nie na plus. Z kolei jeśli chodzi o sam kanał, to po stronie inwestycji stoi. Kamera, mikrofon, karty pamięci, obiektyw, światło, aplikacje do montażu i innych pierdół, gdzie ja korzystam z Adobe Creative Cloud, ale szukam alternatyw, bo to gówno jest za drogie i mógłbym sobie kupować pół boksa miesięcznie zamiast płacić subskrypcję. Kursy montażu na Udemy, materiały źródłowe i tak dalej. Generalnie dużo wydatków, mało zysku. Zakładając, że sprzęt jest, to średnie wydatki na sam kanał to takie... Plus minus 300 zł miesięcznie. Dzięki Patronite'owi udało się to troszkę zbalansować. Z samego YouTube'a nie udało nam się jeszcze. Nigdy nic wypłacić, bo trzeba uzbierać minimum 200 zł, żeby móc yy, zlecić wypłatę. Identyczna sytuacja jest z Twitchem, także powinno wam to dać jakiś obraz tego, ile się zarabia na reklamach. Kiedyś mieliśmy też współpracę ze strefą MTG, gdzie wpadło nam trochę boosterów, za co mają nasz dozgonny szacunek, udało się też kilka razy zagrać jakiś event w promocyjnej cenie na krzywą twarz ale generalnie prowadzenie niszowego kanału w takiej skali jak my to wyłącznie wydatki. Stąd zapraszam Was do Patronite'a, możecie nam kupić kawę albo piwo raz na miesiąc. Największym moim sukcesem jest wygrana Prilisa i Xalanu po roku niegrania w karty. Zdarzyło mi się też wygrać parę razy FNM'a. Podejrzanie często zdarza mi się również być na turniejach sparowaną z moim mężem. Wtedy wygrana dostarcza mi szczególnie dużo satysfakcji. Największe sukcesy na Arenie i Tabletop. Na renie to ciężko stwierdzić, bo grałem trochę tych qualifierów za top 1200, robiłem jakieś day to openów, nawet wygrałem jakiś turniej Merfolka i coś tam na MDG Mili, ale trudno to nazwać wielkimi sukcesami. Myślę, że realnie drugie miejsce na tolaria online edycja Kaltheim to byłby największy achievement. Gdzie zebrała się przecież śmietanka polskich graczy Limited, gdzie każdy musiał spełnić dość restrykcyjne warunki, żeby móc tam w ogóle zagrać. No i udało się mi być drugim, więc myślę, że to całkiem niezły wynik. A z kolei, znowuż, nigdy tak naprawdę nie wygrałem nic super dużego. Mam na koncie kilka day na Grand Prix, w tym raz w Kasie i dwa razy w Propointach, e, dwa razy Top 20 Mistrzostw Polski, jakieś powygrywane GPT, dziesiątki FNM-ów i innych śmieci. Ale tak realnie, największa moja wygrana to pewnie Top 4 w MCQ, gdzie byłem o krok od dostania się do drużyny narodowej i pojechania z Duo na Mistrzostwa Świata. Dwa razy zrobiłem też top 4 Super Sunday Series Czy jak to się tam nazywało W ramach side eventów na Grand Prix Na kilkaset osób I wtedy zdrowo się obłowiłem W ogóle w Malmö było też tak Że do top 4 Weszło bodaj trzech Polaków I wtedy się splitowaliśmy z Lewandowskim i Piwcem Były też któreś mistrzostwa Game Lorda, gdzie przez cały weekend Grało się kilka turniejów I kto przez cały weekend zebrał najwięcej punktów Zgarniał 10 boksów o, I to jeszcze z pierwszego zendikaru. Także fecze, jakieś foliowane bloodgasty i tego typu tematy. Pamiętam, że wtedy się splitowałem w finale z Mirkiem Szewczykiem i podzieliliśmy się chyba po 6 boksów ostatecznie. Także trochę takich mniejszych sukcesów przez lata się nazbierało, ale to raczej statystyka, bo zagrałem tych eventów po prostu dużo niż jakiś potężny skill. No i ostatnie pytanie: jakie mamy plany na przyszłość? Najbliższe odcinki będą się koncentrować na pewno na Crimson Wall Lecimy też dalej z serią Olor, gdzie chciałbym realnie zamknąć historycznie idące odcinki do końca przyszłego roku. Chociaż z szacunków wygląda na to, że to się może nie udać. No i to wszystko będziemy przeplatać relacjami z eventów. Niestety MTG Business Club się nie odbył, ale wybieramy się na paprykarza. Będą kolejny Łódź Legacy Trials, cały czas liczę w przyszłym roku na nieoficjalne Mistrzostwa Polski. No i poza tym mam też całą listę innych tematów powiązanych z MTG, o których chciałbym opowiedzieć. Szkicuję trochę odcinki o finansach, chciałbym porozmawiać z kilkoma osobami, chciałem ugryźć alteracje, i sprinty. I tym podobne tematy, których jest po prostu od zatrzęsienia. Mam generalnie całego Excelka z tematami, które jak policzyłem powinny wystarczyć na 3 lata filmów, nie licząc bieżących rzeczy. Także dużo jest do zrobienia, a nie mam na to wszystko czasu i też nie chcę się bardziej w to angażować, bo wiecie, staram się też trzymać jakiś balans między innymi rzeczami, bo pamiętajcie, kanał jest tak naprawdę priorytetem numer 5, za rodziną, pracą, życiem i trzeba jeszcze grać w karty, żeby o nich opowiadać. Natomiast nie ukrywam, że większe zaangażowanie w Patronite mogłoby w tym wszystkim pomóc, bo ja też czułbym trochę większą odpowiedzialność i, i powiązanie z tym wszystkim. Mam też nadzieję, że jak zamkniemy wszystkie tematy związane z nowym mieszkaniem, to w przyszłym roku będzie trochę więcej miejsca i możliwości na poprawę jakości tych filmów. Jeżeli chodzi o plany Magicowe, to bardzo chciałabym wrócić do tego, co kiedyś z Rafałem robiliśmy, a mianowicie do naszych Magicowych podróży. Przez ładnych parę lat, kilka razy w roku, wyjeżdżaliśmy do różnych europejskich miast, w których łączyliśmy granie w karty ze zwiedzaniem najciekawszych zakątków w okolicy. Mimo, że Grand Prix już nie będą miały miejsca, to mam nadzieję, że pewnego dnia COVID zostanie opanowany do tego stopnia, że będziemy mogli w jakimś stopniu kontynuować ten nasz zwyczaj. Jeżeli chodzi o sferę poza Magicową, to moim planem jest ukończenie studiów, Przekonanie Rafała do tego, że pies w domu jest dobrym pomysłem i zadbanie o większą stabilizację w życiu, bo od długiego czasu jest w nim bardzo dużo zmian. No i to by było na tyle. Dzięki za Waszą uwagę. Fajnie było powiedzieć trochę o kulisach tego wszystkiego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, coś pominęliśmy albo nie powiedzieliśmy wystarczająco szeroko, to walczcie śmiało. Jak się tego zbiera trochę więcej, to zrobimy drugą część. A na razie do zobaczenia. Cześć!